Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. Chciałem uzupełnić materiał poświęcony scenom w Blenderze, konkretnie w scenom wstawianym do Video Sequence Editora. Dlatego przygotowałem ten krótki materiał, aby wyjaśnić jedną wątpliwość, która powstała w trakcie nagrywania tamtego poradnika. Mam teraz jedną scenę. Tę scenę nazwę literką A. Dodam także sobie pełną kopię tej sceny i nazwę ją B, a następnie zrobię jeszcze jedną kopię i nazwę ją C. Poszczegóły odsyłam do odpowiedniego tutoriala. Mam teraz trzy sceny. Jeżeli teraz na scenie A przełączę się do Video Sequence Editora i dodam scenę A, to będę renderował wszystko to, co będę na tej scenie A mógł umieścić, jeżeli będę w widoku default. Dlatego w widoku default na scenie A dodam sobie napis. Ten napis będzie nazywał się po prostu A. W porządku, to jest moja literka, którą będę renderował. Ustawię odpowiednio kamerę. Niech ta kamera będzie troszeczkę bliżej, tak aby było widać, co tutaj mam. O, w ten sposób. No i teraz tak, to jest moja scena A. Render tej sceny wygląda w taki sposób. Mam czarną literkę A na szarym tle. Aby to zmienić, ustawię sobie światło środowiskowe oraz tło na kolor czarny. W tym momencie dostaję białą literkę na czarnym tle i to jest cały czas moja scena A. Jeżeli teraz przełączę się na scenę B, to tam oczywiście jest pusto, jest to kopia mojej sceny tej oryginalnej, a więc ustawię kamerę i wstawię do tej sceny następny tekst, który nazwę po prostu B. W ten sposób literkę B powiększę i podobnie włączę środowisko, które ustawię tym razem na lekko niebieski kolor, aby moja literka miała taki odcień. No może nie jest to najlepsze, ale myślę, że tak zostawię. I zrobię także scenę C, na której będę miał po prostu napis na samym środku, wielkie C, leżące w dodatku w taki dziwny sposób. O. I również dodam światło środowiskowe, aby było cokolwiek widać. I kolor tej sceny ustawię znowuż na czarny. Ale zadbam też o to, aby ta literka miała barwę czerwoną. Dzięki temu, że oświetla ją czerwonym światłem. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Jest lekko różowa tylko. Zwiększa energię światła. Myślę, że dużo to jej nie pomoże. Dlatego będę musiał troszeczkę osłabić światło środowiskowe. Albo je w ogóle wyłączyć. Zaraz zobaczymy. Wyłączę całkiem. No teraz jest ok. A więc mam czerwoną literkę C na scenie C. Na scenie B mam literkę B na niebieskim tle, a na scenie A mam czarną literkę A. I teraz stworzę sobie jeszcze jedną scenę, która będzie pustą sceną. Ta scena się będzie nazywała po prostu scena, tak zwyczajnie, bez żadnej nazwy. I w tej scenie właśnie zdefiniuję sobie ustawienia mojego video editing. Od razu widać, że przełączyłem się z video editing do sceny A, a więc zmieniam teraz scenę i widzę, że na scenie scene mam pusty edytor, ale na scenie A jest jakiś pasek, więc go wyrzucę. A więc teraz mam wszędzie domyślne sceny. Video Sequence Editor w każdej z tych scen ABC jest pusty, a scena o nazwie Scene będzie zawierała paski ze scenami poprzednio przygotowanymi. A więc ustawię sobie scenę A i od razu na podglądzie widać, że mimo że jestem w scenie Scene, scena A tutaj na podglądzie się zaczyna renderować. Dodam także scenę B z pewnym współczynnikiem przezroczystości i dodam sobie jeszcze scenę C. I tę scenę C również ustawię z pewnym współczynnikiem przezroczystości, po to, aby było cokolwiek widać. I już widać, że teraz mam przenikające się sceny, wszystkie trzy pochodzące z jakichś tam innych scen. Scena A, B i C jest dodana, gdzie bym nie kliknął, będzie widać na podglądzie wszystko. A zatem wniosek, który mnie wtedy zgubił, jest taki, że Blender po wstawieniu sceny do Video Sequence Editora wymusza renderowanie tej sceny i to nie musi być wcale scena, w której jestem. Czyli mogę być w osobnej scenie, tak jak w scenie o nazwie Scene i do tej sceny mogę wstawić sobie paski z innych scen. No dobrze, teraz ktoś mógłby pomyśleć, co by się stało, i to właśnie mnie zastanowiło w ostatnim tutorialu, gdyby na przykład na scenie B wstawić sobie jeszcze pasek ze sceną A do Video Sequence Editora, który tam będzie. Jeżeli taki coś zrobię, no to proszę bardzo, zaraz ten efekt zobaczymy. Do sceny B w pustym Video Sequence Editorze wstawiam scenę B po to, żeby było cokolwiek widać z tej mojej sceny B, oraz wstawiam pasek ze sceną na przykład A. Powoduje to takie zapętlenie, więc może to A stąd na razie wywalę, ale za to dodam scenę o nazwie C. A więc scena B zawiera tak naprawdę scenę B oraz scenę C. No i teraz zobaczymy, co będzie. Ten pasek również musiałem tutaj jakoś skleić razem, aby je było widać. Zobaczmy, jak to będzie na renderze. Pojawiło mi się tylko B, ale później wskoczyło również C. To dlatego, że renderowała się na początku scena B normalnie, a później Video Sequence Editor dorzucił jeszcze wyrenderowaną scenę C. Przerzuca się teraz do sceny o nazwie Scene
i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz tak, w pasku A jest scena A z literką A, w pasku C jest scena C z literką C, natomiast w pasku B jest B oraz wstawiona tam jeszcze dodatkowo C. Z tym, że teraz to C może się na siebie nakładać i zobaczymy w efekcie, co wyjdzie. Wciskam renderowanie, trwa to jakąś dłuższą chwilę. No i mam tutaj rezultat. Są wszystkie trzy sceny. Widzę też, że literka C jest szczególnie mocno zaznaczona. No i aby się teraz przekonać, czy rzeczywiście w pasku B wyrenderowała mi się również scena C, to w tym Video Sequence Editorze, który tam jest, zmienię troszeczkę ustawienia tej sceny. A więc tutaj, w pasek B, zmienię i ustawię go w ten sposób, aby był lekko przesunięty. Jest taki checkbox jak Image Offset, omawiałem to wcześniej w opcjach. Teraz spróbujemy przesunąć ten mój pasek troszeczkę w dół, zobaczymy, jak to wygląda. Poszedł w dół albo do góry, no teraz już go w ogóle nie widać, więc może za dużo. Wybierzmy takie miejsce, które będzie zrozumiałe jakby i widoczne dla wszystkich przypadków. Zobaczmy, o, widać, że to C już się przesunęło i to jest teraz zmienione C w stosunku do jego takiej poprzedniej pozycji. A więc teraz, jeżeli będzie ta scena się renderowała rzeczywiście, to po skombinowaniu ich razem powinien zobaczyć dwie różne literki C. Dobrze, robię teraz render na scenie Scene, która zawiera wszystkie te cztery sceny wstawione. Czekamy i zobaczymy, co się stanie. No i proszę zobaczyć, jest dokładnie tak, jak powiedziałem. A więc tworzę sobie takie drzewo jakby. I to drzewo, to jest drzewo wywołań moich scen. Na początku mam scenę o nazwie Scene. Napiszę sobie o tak, piszę myszą, a więc nie jest to zbyt czytelne. I teraz w tej scenie jest scena A, jest scena B oraz scena C. Ale sama scena B zawiera dodatkowo scenę B, czy też pasek ze sceną B zawiera to, co jest w widoku 3D dla sceny B oraz dodatkowo jeszcze C, lekko przesunięty, tam tą strzałkę narysuję tak, żeby się troszeczkę to różniło. Dobrze, i teraz gdybym ten mój ołówek tutaj zmienił, żeby był troszeczkę bardziej widoczny, to teraz tak, ta literka A pochodzi ze sceny A, literka B pochodzi ze sceny B, którą dodałem i ona jest wewnątrz tego B tutaj, a więc renderuje się stąd. Duża literka C pochodzi ze sceny C, a mała literka C pochodzi ze sceny B, w której była wstawiona scena C, a więc mam taką hierarchię. I ta hierarchia jest tutaj, mam nadzieję, widoczna. No i to jest uzupełnienie i wyjaśnienie tego, co poprzednio było niejasne w tutorialu. Mam nadzieję, że to troszeczkę rozjaśniło obraz. A wniosek dla nas jest taki, że kombinując odpowiednie paski na scenach, możemy uzyskać hierarchiczne renderowanie zupełnie niezależnych, różnych scen, które są absolutnie od siebie oddzielone, ale również mogą zawierać elementy wspólne. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.